maskę. Nowa piłka, sponsorowana przez Oshi. Tak, i rozkminiamy moją rutynę. Na godzinę przed Brzezik mi ogarnął. Tak, tutaj rutynka się szykuje. Ja tutaj też gotowy. I zaraz zaczynamy! Mistrzostwa Polski! 4 lata przerwy dla mnie, a ogólnie to 3 lata temu były Mistrzostwa Polski, więc po takim czasie przez pandemię albo przez inne czynniki wracamy na Mistrzostwa Polski. I mnie boli kolano, ale już dobrze. Słyszysz w kolanie klik? To Kamil Glik. Dzisiaj eliminacje. Ja gram battle, Miłosz gra rutynia. W battlach też grasz? W battlach też gra, okej. A jutro finały. Podczas tych finałów też Polacy grają mecz z Francją, więc albo będzie jutro podwójne zwycięstwo, albo podwójna porażka. Zobaczymy. Co? Piłka sponsorowana przez Oshi? Jest czwórka chyba? Piątka. Piątka. Piękna. Będzie testowana. Uwaga, proszę ocenić przejście między pierwszą a drugą piosenką. Kurde, jakiś dobry montażysta ci to zrobił chyba. No, pokazałem Brzezikowi pierwszą wersję i powiedział: no gdzie? Dobra, muzykę masz, ale wiesz jakie triki? Umiesz triki w ogóle jakieś? Flow. Pytanie do organizatorów, dlaczego dwie części eliminacji rutyny? Bo jest bardzo dużo zawodników na rutynie i trzeba was podzielić. Finał mam gotowy, a pierwszą część zagrałbym tak jak na pokazach, ale scena pokazowa trochę różni się od środowiska freestyle'owego. Na ile procent jesteś przygotowany na Mistrzostwa Polski? Miałeś 3 lata na to. A jem śniadanie. Czyli nie jesteś przygotowany, rozumiem. Jestem na razie na 20. Jak to zjem, będę już na 40. Tutaj mamy 0%, bo jeszcze na rutynę się nie przyszykował gość. Bywa. Obowiązki firmowe. Mnie odciągnęło od tego. O, cześć. Ale w ogóle to jest z tą piłką tak, że jak się trochę spocę, to wtedy już mi się dobrze trzyma, ale na początku treningu to się nieźle rozrobić. Nie, ona mi się ślizga. Nie podobała mi się. Dzień dobry. Dzień dobry. Kod, co? Kod Brzezik 15? Brzezik 15. Tak, ten banan z kodem Brzezik 15. Nie się chwalisz kodami. Pamiętajcie, tylko maty 15. Jakie dopalacze kupujesz? Ja się zastanawiam. Do czego ta kolejka? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Nie dam. Michał Bierezucki. Michał? Tak. Ale Rosjanie nie mogą startować ani Białorusi. Przepraszam. Ale... Proszę pokazać dowód osobisty. Ja, moim dowodem będzie... Nie, to nie jest dowód. Proszę pokazać dowód osobisty. To skąd ty jesteś? Z Polska. Z Polski. Z Polska. Dobra, ja jestem z Polski. Ale dobra, okej. Okay. Irańczyka byście przyjęli? Zależy, czy to jest Irańczyk typu bardzo radykalny, czy raczej taki ucywilizowany. Okay. Jeżeli ucywilizowany, to przyjmiem. Jeżeli nie, to nie. Okej. Okay. No, battle tylko. Dobra. Battle, tak? Tak jest. Ale on ma 26. Tak jest. Jestem twój rocznik, stary. Wiem. Ale dystans trzymamy. No to już mamy top 3 obstawione. Macie wszyscy łapówki? Nie mogę powiedzieć. Można blikiem? Nie ma filmy battle? Nie ma. Startujesz z mężczyznami. Jak się z tym czujesz? Dominik. Dominik! No nie, no, na obozie grała z mężczyznami, to wiesz, przygotowała się. Dokładnie. Wszystkich. Zniszczę wszystkich, którzy mają 13 lat. Czyli siebie. No. Ale ta rejestracja, ty, jak freestylefootball.pl. Freestylefootball.pl. Tachu, powrót po latach? Jakich latach? To 3 dni minęło. Tak? 3 dni. A jak? Kiedy ostatni raz brałeś w turnieju? 2015. To wtedy mieliśmy battle. Tak. No. Co się stało? Wygrałeś. Przegrałeś. No, ty wygrałeś. No a ty przegrałeś. For fun dzisiaj, wiesz? Testujemy. Dla fanów. Dla fanów. Dla ja fanów. Uwielbiam dropić na battle. To jest moje ulubione zajęcie. Dokładnie. Będzie pokaz freestyle'owych dropów. Awersem do szefa. Nie nagrywaj tego. Oliver, co to? Wspomagać. Jak to działa taka taśma? Podkręca piłkę dodatkowo. Podkręca piłkę? Tak. Nie wiedziałeś o tym? Myślałem, że każdy freestyler o tym wie. Widziałeś co, na stopie? No widziałem i mówię... Piłka ma 18 lat. 18 lat. To jest starsza od Oliwiera ta piłka. A ta piłka to jest ciekawa historia. Ja ją kupiłem od chłopca, który powiedział, że mu się nie chce. Ja chciałem wszystkim powiedzieć, że wam życzę, żeby wam się zawsze chciało. I w życiu, i w sporcie, no i ogólnie, nie? Wszystko w tym macie.
Nie no, strasznie ślisko. Nie, mówię nie. Mówię w pumach jeszcze. No w pumach nie, ale w tych Hazunach to... Oj, nie będzie fajnie. Strasznie się ślizgam, zobaczymy. Ora, to są zawodnicy. Tak gdzieś za 2 godziny dopiero startujemy, więc ja na spokojnie. Rozgrzeję się za godzinę gdzieś. Jest, jest nasza freestylerka. Z obozu na turniej. Dominika Turkowska. Ślisko. No, ja też się ślizgam strasznie. A jak ślisko, to gra się SD. No. Jak tam? Bardzo dobrze. Ja się ślizgam na tej sali. Taka jest inna. Taka jest typowa sala. No. Trenujemy razem przez 3 miesiące i to jest debiut Julii. Miejmy nadzieję, że pójdzie dobrze. Bo po tym vlogu z tego turnieju zobaczycie vlog, jak trenowaliśmy razem, bo jeszcze nie zmontowałem, ale będzie fajny materiał z Julii. Tak. Tak. Jak razem gramy. Dobra, pokaż, co ty zrobiłaś po tych 3 miesiącach. Dobrze. Dobrze. Dobrze, dobrze, super. 3 miesiące. Co to za piłka? Hazun. Pierwsza wersja piłki. Dobry grip to chyba. Może być, no. Jak oceniasz taką błąd? Ile było tam kółek? A widzieliście, że Abbas od tyłu to tat? Tak. A tat od tyłu. Pokaż to. A ty jesteś od tyłu. Nienawidzę śliskich sal. Trzeba będzie pluć. Jak to mówił Kaczor Duffy. Wystarczy tylko popluć i przetrzeć. Kojarzysz tę scenę? Kojarzę. Ja z tobą przebywam, że ja go nie kojarzę. Tu dinozaury. Powrót dinozaurów. Ale nie możemy tak być, bo przecież nagrywa. Specjalnie dla Brzezik TV. Brzezik. Ej, Stachu, podaj żeń piłkę. Co? Jak tam przed debiutem? Dobrze. Fajnie, fajnie się czuję. Czuję się, wiesz, pełen energii. Ale jaki debiut? Nie żartuję sobie, bo każdego się pytam, jak tam przed debiutem i teraz ty mi przyszedłeś. Czy mogę się pana zapytać, ile ma pan lat? 51. No to mamy tutaj najstarszego freestylera w Polsce. Startuje pan dzisiaj? Tak, startuję dzisiaj. Jak tam? Od... Normalka. I co, pokaże pan oldschoolowy freestyle? Tak, tak, tak. Stare czasy, RFN. LFN? RFN, tak. RFN, okej. Okay. Myślałem, że Lubasz Freestyle Night, LFN. Oldschoolowy freestyle też mam tutaj. Joga Bonito też przygotowany jest. To jak przyszliśmy tu, to tak ma być, jak wyjdziemy. Brzezik zawsze miał takie rzeczy jak roller. Co ja miałem? Roller taki. Miałem, no. A masz dalej go? Mam dalej. Dawaj. Dać ci? Daj. Żebyś znowu ze mną wygrał? Nie będziemy mieć batu. Najpierw trzeba awansować. Ooo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 o
Tak. Ciężki upadek, ale przeżyłem. Umarłem, ale przeżyłem. No. Zobaczymy, bo by fajnie poszło. No może mi się uda. Nie uda się, tylko... A, zrobię to. Tak jest. Muzykę do rutyny zmontowałeś? No, zmontowałem. Dużo nowych twarzy. Jak przyszedłem tutaj na początku, to myślałem, że to jakaś grupa piłkarzy. A w ogóle to jest największy rozstrzał wiekowy na tym turnieju, bo patrz. 13-latek? To ja. A tam wcześniej był pan, który miał 51 lat. Patrz, jaki rozstrzał wiekowy na tak, tym turnieju. Tak, kojarzę tego pana, szacun. No. Mamy eliminację. Eliminacje to 4-osobowe kółka. Względem koszyków, od pierwszego do czwartego koszyka. Zawodnicy grają po 3 wejścia, po 30 sekund. Większość pierwszych miejsc przechodzi do ósemki. Dwa pierwsze miejsca grają ekstra battle. Wszystkie drugie miejsca grają ekstra battle. I kilka trzecich miejsc. Hej! Nie będziemy mieć battle.
Jak odczucia? Wiosale bardzo. No to ostatnie wejście mnie ratuje po prostu. Chcę powiedzieć widzom, że ja nie szukam żadnej jakiejś wymówki. Tak, dlatego... jasne. To z nim to tak zawsze. Janek! Jeden z najmłodszych na tym turnieju. 10 sekund. Dobrze! Ładnie! I to jak oceniasz swoje wejścia? Mega średniawka. Od 1 do 10? 5. Od 1 do 10? 6. 6 grupa i 6 punktów. Ja bym sobie dał 7,5. Ja przyznaję to, jak ja bym zagrał maxa, to bym cię pokonał. Jakbyś zagrał maxa, kreatywnością, stary, nie dałbym szans. Jakby to jest dziwne, że wychodzisz na battle i nagle masz takiego blackouta, nie? Nagle masz, nie wiesz co grać, masz taką pustkę w głowie, że w sumie to ja nie wiem co ja potrafię, nie? Wow! Jak oceniasz od 1 do 10 swoje wejścia? Znaczy, tak z 7. Bardzo się cieszę, że się nie zestresowałem. Podałem ci piłkę, uratowałem twoje wejście. Starałem się taki vibe muzyki poczuć. Laterowa muza wleciała tam. Tak, wiesz, fajnie, że wyszedł Amap, Solstan, więc jestem zadowolony. Od 1 do 10, jak jesteś przygotowany? 2. 2, dobra. Na ten moment 2. Okay. A zaraz jak się odpalę, to będzie 2,5. O! Jak tam po battle? Muszę ci pogratulować przede wszystkim. Tak? Dziękuję, że z pierwszego miejsca wróciłeś. O, no to fajnie. Ja zobaczę, ale ty ładnie zagrałeś. Dzięki. My generalnie teraz mieliśmy trzecią walkę w naszym życiu. Czekaj, przypomnij, bo raz wygrałem z tobą i drugi raz też wygrałem. A drugi raz też wygrałem. Aczkolwiek... Pierwszy raz to był finał na Błaszkach i ja byłem średnio dysponowany, bo miałem gorączkę wtedy. Tak. Wtedy wygrałem, powiedzmy, zasłużenie. Tak. Na drugim razem, z tego co pamiętam... Ja miałem kontuzję biodra. Ty miałeś kontuzję biodra, ja miałem skurcze i ta walka była tak ciekawa. A jeszcze w ogóle tam była jakaś telewizja, która zapowiedziała nas, że proszę Państwa, to jest zeszłoroczny finał, więc to będą najlepsze emocje, tak, już na starcie. A wy zagraliście taką kikę wtedy. No, zagraliśmy poziom przedszkolaków. Jak tam robik? Dobrze. Aerobik dzisiaj robiłeś? Nie miałem sił. To jest ulubiony żart. Albo... Nigdy się nie znudzi. Ale nie grasz już regularnie, nie? Wróciłem od 5 miesięcy. O, fajnie, fajnie. Przypomnę o sobie jeszcze. Dobra, na tym turnieju. Chyba już nie. Jak tam, po battle? No tak średnio, szczerze. Tak? Pierwszy raz, no i tak nie jestem zadowolony, szczerze. Chciałem inaczej to, żeby wyszło. No. Znaczy widziałem, jak tatwa zrobiłeś. No ale no, to nie jest to, co miał być, znaczy, no wiesz. Bo ty rok temu chyba pierwszy raz, jak tatwa zrobiłeś, nie? No tak, rok temu, co prawda. No ale teraz planowałem jakoś pokazać jakoś bardziej kreatywnie się, szczerze. No ale tak mnie stres zjadł, że no nie wiem, ucieka mi piłka tak często. Ale pierwszy turniej, tak? No to pierwszy turniej to zawsze największy stres. Ale super, że tyle jest freestylerów i bardzo przyjemna atmosfera. No dużo także. Jest, nie? To jest... Największy turniej od bardzo długiego czasu. Ludzie są przygotowani naprawdę dobrze, także to nie jest tak, że przyjechaliśmy po COVID-zie i jakieś, tak. Nie wiem. Ale to 3 lata przerwy aż. No. Dajesz, Paweł! Jedynka, Piotrek, druga. Ja z Pawłem trenowałem, zobaczymy zaraz, jak on gra. Powodzenia. Ale się podlizuje tobie. Ten też. Witaj! Witaj! Zaczniemy za 3, 2, 1, Paweł, pierwsze wejście! Dobrze! Dobrze! Brawo! Ten gość zaledwie pół roku gra. Dobrze! Wow! Jak ci się grało na tej sali? Dobrze, tylko pomarańczowy kolor taki trochę. Ja miałem ręcznik tak do połowy mokry, do połowy suchy. I ta mokra część była do podeszwy, a ta sucha by się wytrzeć z płotu. Tak? Pomysłowy Dobromir jest. Wow. Państwa, Paweł będzie skakał. Oj, oj! Co jest? Co się stało?
Zaskoczył cię? No, a on te 3 sekundy skupuje się, zastanawiam, co on robi. Zaskoczył cię saltem? Zaskoczył. Jak tam było? Dobrze! Trochę się na scenie stresowałem, ale dam radę! Co najlepszego zrobiłeś? Nie wiem, jakieś przejścia. Przejścia. Trochę stresu, ale jakoś tam poszło. Ale polecasz? Tak. Dobra, brawo. Ty, to ten mam talent. O kurde. Zobaczymy, czy ma talent. To nie fake. Ma talent, ma. Umie tego freestyla. Umie. No. Z 5 miejsca wyszedłem. Nieźle. Chyba mój najlepszy wynik po eliminacjach. 5 miejsce i zobaczymy, jak będę rozstawiony. Nie gram w Ekstra Batrach, więc jest dzisiaj przerwa. Jest. Ten też przeszedł. To kapi. Na którym miejscu przeszedłeś? Rzutem na taśmę. Ósme miejsce, rzutem na taśmę, ale... Pięknie. Teraz grają Ekstra Batle. Ci, co się nie zakwalifikowali w... Pierwszy ósem od 9 miejsca do 24 miejsca. Ludzie biją się o ostatnie 8 dostępnych miejsc. Mateusz, które miejsce miałeś? 21. Dobra, a z kim masz batlę? 1-8. Pokaż siłę wielkiego orlikowca na tej batli. Pokażę, nawet więcej. 22. 22? Prawie jak Mate. Gram z Runni przez 2N. Z Ronaldinho? No. O kurde. Prawie. Co, ale za combo? Chciałbym zrobić Aero. Da mi to szansę na przewagę. W jednej rundzie. Kolejne dwie przegram. Grunt to pewność siebie. Ale grunt to pewność siebie. Nagrywałem. No. To będzie TikTok, więc koniecznie będziecie musieli sprawdzać. No a ja miałem 2 fejle pod rząd. Dobra. To było piękne. Maciek, Maćku, które miejsce? 6 z tego, co się orientuję. Nie? Jakby bardzo mnie zmyliły moje odczucia. Naprawdę. Nie? Naprawdę. Byłem pewien, że będę miał dogrywkę. Wiesz, jakie jest twoje najczęstsze słowo powtarzane na vlogach? Zawsze ktoś opowiada, że mówisz naprawdę. 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 Zazwyczaj. Powiedz coś. Długo jesteście już razem. Dobrze, chłopie. Jak ci poszło? Dobrze poszło. Jak tam, chłopie? Dobrze. Grałeś już? Grałem już. Strzeliłem bramkę. Dobrze. To bierz się do roboty. Dobra, idę. Idę trenować. Ty wypierdalaj. No, przepraszam, do widzenia. Zakłód, że strzelę mu bańkę. Patrz. Dobry strzał. Znaczy, w poprzeczkę miało być, ale... Zostajesz wielkim orlikowcem. Super, a kiedy następny odcinek? Jak w końcu przyjdziesz. Dajesz! Oh, fuck! Kura mu? Ale props! Przewidziałem! Ale props, yo! Ale jak to zrobił, nie? Jak już mu uciekało. Dzień drugi. Znowu robimy rutynę na ostatnią chwilę. Nie, rutyna jest przygotowana, ale stwierdziłem, że brakuje tam zakończenia. Typowo pod show. Montujemy dosłownie końcówkę. Dodajemy ją właściwie i lecimy na finały. Udało się przejść, także... Nie udało się, tylko... Zrobiłeś to! Zrobiłem to. Lecimy dalej. Pierwsza batla z Przędzakiem. Druga batla... To będzie w następnym odcinku. A w półfinale spotkamy się w batli. Tak, to też w następnym odcinku. Trzeba się jeszcze przy okazji wymeldować. I lecimy do... Małopolskie Centrum Dźwięku. Coś takiego. Tak jest. Tam się widzimy. Zapraszamy
zapraszamy wszystkich 16 zawodników. Cheetos jest już na scenie, czekamy. Trzeci, zaczniemy za 3, 2, 1. No i odpadłem po pierwszej batli. No co, przegrałem, to 16 w Polsce. Na następnych mistrzostwach Polski będzie lepiej. Tyle mam do powiedzenia. Jak tam? No, zadowolony, aczkolwiek mogło być lepiej. Zadowolony, aczkolwiek... Albo nie, niezadowolony, niezadowolony. Top 4 w Polsce jak na razie. Nie spodziewałem się. Okej, okay. No, gratuluję. Dziękuję. No kurczę, ja miałem z tobą grać w tej batli. No. No właśnie, no. Czekałem. No wiem, że czekałeś. Bez overa, totalnie bez overa. No? Na kontuzji jeszcze. No. Znaczy jestem zdumiony, zdziwiony i w ogóle. Aż strach pomyśleć, co by było z lowerem. A co by było z lowerem? No. A, nie wiesz, zobaczymy. Z kim teraz? JRK, tak? JRK. No to wszystko na niego, nie? Wszystko co mam, czyli nic. Powodzenia. Odpadliśmy na tym samym etapie. Jesteśmy już obok osoby. Ja jestem niezadowolony z wyniku, a ty jesteś zadowolony, tak? Mogłem wylecieć tylko z tego turnieju, to tam modlitwa Maćka Lei. Omahala. Guzik po mistrzostwo? Jeszcze przed. Ale po mistrzostwo. Idziesz. Być może. Być może. Dobra, nie przeszkadzam, powodzenia. Nie przeszkadzasz, nie przeszkadzasz. Nigdy? Nigdy, z tą kamerą mógłbyś za mną łazić ciągle. Przed nami ostatnie 4 pojedynki, 3 rundy, żeby przekonać naszych sędziów, że to oni zasługują na grę w wielkim finale. Jutemka i Pani Poradnika! Bardzo Panika, pierwsza runda! Teacher French! Jak tam, podobno? 3 minuty, 2 piłki, 1 gracz. Walka o podium. O trzecie miejsce, tak. No. Dalej walka o podium. Zabrakło tego lowera, szczerze mówiąc, zabrakło. Zabrakło wszystkiego. Ale jest jeszcze jedna szansa jest na wygranie. Jest jeszcze jedna szansa, ale już top 4 jest w Polsce, także... No, więc kurde, graty, graty. Dzięki. No i oglądamy o trzecie miejsce. Zaczarowałem. Nie
Ludzik, grasz czy nie grasz w końcu? Turniejach międzynarodowych tak, z tak, sukcesami. Trochę gram, trochę nie gram. Ale trenuję cały czas. Nie freestyle, ale trenuję. Guzik czy Joderka? Guzik czy Joderka? Miki. Przemocnym poziomie. Kochani, czy jesteś gotowi? Guzik czy Joderka? To jest jedyna słuszna religia. Czy jesteś gotowi? Nie, Guzik nie będzie, nie? Guzik. Guzik! Guzik! Guzik czy Joderka? Guzik! Guzik! O! A teraz kto? Okej! Joter! Joter! Jakbyś był sędzią, to na kogo byś dał? Na lepszego. A ty? O kurde. Wydaje mi się, że na Guziora, ale nie wiem, mogę być nieobiektywny z tego względu, że Jotera częściej oglądam i często widzę jego triki i znam jego potencjał, który jest wyższy niż tutaj pokazał. Guzik? Guzik. Ale kurde, okay, jeden mówi i jedni Joter, inni Guzik. A dla ciebie kto? Joderka. Patrz. Okres to mistrzostwa Polski trzema słowami. To było niesamowite i szalone. A to było chyba więcej niż trzy słowa. Trochę mówię. Jak się DJ-owało? Bardzo fajnie, Kozak. To poziom masakra. Kozak. Chcę więcej, kurwa. To jutro powtórka. No jedziemy, to ja to zostawiam. Bardzo fajnie. Koniec mistrzostw Polski, jedziemy do domu i trenujemy. Dokładnie. I Tara. Za 4 lata się spotykamy. I pamiętajcie. Po prostu trenujcie. Tak jest.